Drogie panie, to ściągi tutaj? Nie, to są kody. A były ściągi? Nie było jak. Niestety. Nie było po co? Z dużymi brawami dla tegorocznych maturzystów. Za dużo i za często dookoła przez ostatnie tygodnie słyszeli o tym, że są straconym pokoleniem, że nie wiadomo co będzie. Tak wiadomo, dużo zależy od nich, nie są żadnym innym pokoleniem niż wszyscy ludzie, którzy w wieku 19 lat zdają egzamin maturalny, planują swoją przyszłość i to jest bardzo ważne, żeby czuli takie poczucie bezpieczeństwa. Ogólnie to wiadomo, stres był na początku, ale jak zobaczyliśmy arkusz, to właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, że myślałyśmy, że będzie dużo gorzej i według mnie matura była bardzo przyjemna, naprawdę. To co w tym arkuszu było i co tobie sprawiło najwięcej kłopotów, a co najwięcej przyjemności? Przyjemności to, że spotkałam się z lalką. To było miłe. Nawet nie zaskoczenie, bo tak wszyscy obstawiali. Ale też ta pierwsza matura sprawiła, że tak te pierwsze nerwy opadły i myślę, że teraz już będzie tylko z górki. Lalki się spodziewaliśmy, pewnie będziemy się spodziewać za 3 lata. No i tak uwolniliśmy się od presji już troszkę, więc dobry humor. I miejmy nadzieję, że następne matury pójdą też dobrze. Tematem było, jak ambicja wpływa na spełnianie naszych celów życiowych. Nie był to najprostszy temat, może tak powiem, ale dało się już sporo napisać, bo lalkę wszyscy znamy chyba. I też można było sobie skorzystać z innych lektur, takich jak ja, na przykład Pan Tadeusz, czy nie wiem, Kacper. Coś. A Kacper co? Co pisałeś? Panie Wokulski? Szczerze mówiąc, to nie miałem zbytnio pomysłu i jako drugą lekturę to dałem Macbetha. Co prawda troszkę naciągane, ale myślę, że będzie okej, że wszystko zaliczę elegancko. Teraz piszemy podstawy, więc tych przygotowań nie było aż tak dużo, jak to tych rozszerzeń, które odbędą się w przyszłym tygodniu. Wiadomo, wszystko było inaczej, bo jednak uczyliśmy się zdalnie, nie było takiej możliwości, ale dużo też nam dały te próbne matury, które były w marcu. A ty jak odbierasz ten czas? Myślę, że to był też pod koniec już potrzebny taki czas, że nie było tego tracenia czasu na dojazdy do szkoły, tylko można było się skupić na faktycznej nauce. Także to wyszło, wydaje mi się, że troszkę na plus mimo wszystko. Kontakt z nauczycielem, kontakt z innymi uczniami jest naprawdę czymś niezastąpionym, a też sam stres przed maturą jest nieporównywalny do stresu przed kamerą, więc... Dobrze, że spotkaliśmy się teraz, a nie, że w ogóle się nie spotkaliśmy przed końcem roku, bo siedzieliśmy dosyć długo w naszych domach, no i wiadomo, że dużo lepiej się teraz zobaczyć i sobie tam kilka słów wsparcia powiedzieć, żeby nam dobrze te matury poszły, więc ja jestem zadowolony. To dzisiaj też czas, kiedy zaczynamy wręczać świadectwa. Julia jest jedną z naszych primus inter pares, najlepszych maturzystów tego roku, laureatka olimpiady. Myślę, że ten polski dzisiaj to już był taki milowy krok, bo wiedza o społeczeństwie jest zwolniona. Patrzę na moich uczniów, widzę ich na żywo, nie przez ekrany. Bardzo mnie to cieszy, że pojawili się wszyscy dzisiaj na maturze i trzymam za nich kciuki. Jakie emocje towarzyszyły ci w momencie, kiedy trzeba było zabrać świadectwo? No też takie zdziwienie, że to już koniec, że skończyłam liceum. No nie wyobrażam sobie tego, że już nie usiądę tak w ławce na lekcji. Podobne uczucie towarzyszyło mi, jak kończyłam gimnazjum, no ale wtedy miałam świadomość, że poznaję nowe osoby, teraz studia, boję się takiej przepaści trochę, tego jak to będzie wyglądało. A już wiesz, gdzie chcesz, na jaką uczelnię się wybrać? A zastanawiam się między Uniwersytetem Warszawskim albo Jagiellońskim. I kierunkiem? Prawo. A swoją przyszłość wiążecie ze studiami? O czym myślicie, jeśli chodzi już o przyszłość pomaturalną? To myślimy o medycynie, jeśli pójdzie dobrze matura, no i mamy nadzieję, że tak będzie. Ty też? Tak, też myślę o medycynie. Liczę, że się uda. Wszystko okaże się w sumie w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu biologia, chemia, ale mamy nadzieję, że będzie dobrze. Na pewno jakaś informatyka raczej. A ty? No ja jestem takim bardziej humanistą. Ja z matematyką to nie jestem za pan brat, jak już niektórzy wiedzą, niektórzy może się dowiedzą. Więc ja tak bardzo w dziennikarstwo celuję, ale na razie chcę odpocząć na tych najdłuższych wakacjach życia. Ale myślisz też o uczelni właśnie takiej związanej z dziennikarstwem, z mikrofonem, to może ja oddam tobie ten mikrofon. Teraz będzie już pierwsza próbka. No wie pan co, jeśli możemy spróbować, tylko wtedy ja panu będę zadawał pytania. Proszę bardzo, no idę na wymianę ciosów. No. No dobrze, to zaczynamy? No jak ma być dziennikarstwo, no to proszę bardzo. Dobrze, jak się panu pracuje w roli dziennikarza?
To musisz mi mikrofon podciągnąć. A, przepraszam. Widać tutaj błąd z początkującego. No i widzisz, tak wcale łatwo nie jest. Jak widzisz, mikrofon jest bronią dziennikarza, że robię to od ponad ćwierćwiecza, to nie mam z tym jakiegoś większego problemu. Maturę też pisałem z polskiego, ale nie na temat lalki, ale wiem, jaki to jest dla was stres, a na praca później jest taka, że naprawdę trzeba się dużo, dużo uczyć, tak jak i do matury, żeby przejść kolejne etapy. Jak chcesz zostać młodym dziennikarzem, to chciałbym, żebyś spróbował rzeczywiście kroczek po kroczku w tę stronę dążył od takiej własnej pracy i przede wszystkim nie bania się tego. To nie gryzie.